Koalicja PO-PSL zaśmieca Polskę GMO. Zdecydowanymi krokami wprowadza organizmy genetycznie zmodyfikowane do produkcji roślinnej i zwierzęcej, do pasz i żywności. Jak alarmuje opozycja, przyjęta w piątek nowelizacja ustawy o GMO wprowadza zapisy, w których stosowanie nasion GMO będzie praktycznie bezkarne, co w konsekwencji doprowadzi do destrukcji środowiska naturalnego. W piątek głosami koalicji PO-PSL przegłosowano nowelizację ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Ustawa ta według profesora Jana Szyszki nie jest żadną nowelizacją, lecz nowym prawem dotyczącym GMO. Podczas konferencji prasowej były minister środowiska podkreślał, że ustawa jest konsekwentną działalnością koalicji rządzącej, zmierzającą w kierunku niszczenia jakości polskiej żywności i renomy polskich produktów żywnościowych. Ustawa wprowadza możliwość stosowania roślin genetycznie modyfikowanych w ilości wymienionych wszystkich w rejestrze Unii Europejskiej, możliwość używania ich do produkcji pasz i żywności. Równocześnie dzisiejsza ustawa powoduje to, że za ewentualny wysiew nasion genetycznie modyfikowanych, tych, które są wymienione w rejestrze, nie grozi już kara pozbawienia wolności do lat 12, tylko grozi jedynie ewentualnie likwidacja takiej uprawy powiązana z ewentualnym mandatem. A założenia co do zmian w ustawie o GMO były zupełnie inne. Zarzekali się zarówno ministrowie środowiska, jak i posłowie koalicji rządzącej, że to tylko dotyczy spraw związanych z zamkniętym użyciem GMO i GMM, a w trakcie prac komisji, podkomisji doszło do sytuacji, że nawet pokuszono się o taki skok jak wprowadzenie artykułu, że tworzy się rejestr upraw genetycznie modyfikowanych. No to już, proszę Państwa, przekroczyło wszelkie granice przyzwoitości nawet. No i w trakcie jednej z komisji zareagował wiceminister rolnictwa, że to jest zupełnie inny projekt, że to praktycznie to my nie konsultowaliśmy tego projektu. To jest zupełnie inny projekt mówiący o uwalnianiu do środowiska. Na wniosek Prawa i Sprawiedliwości prace Komisji Ochrony Środowiska zostały przerwane, po czym sprawa ucichła. Powróciła jednak w okresie przedwyborczym, w czasie gdy społeczeństwo zajęte było bardzo poważnymi sprawami związanymi z wyborami na stanowiska samorządowe. Według posła Dariusza Bąka termin ten nie został wybrany przypadkowo. Polska, jak dotąd ciesząca się statusem kraju wolnego od GMO, znalazła się w cieniu szkodliwych zmian. Czy to jest działanie dla dobra Polaków i Polski i polskiego rolnictwa? Z całą odpowiedzialnością stwierdzamy, że nie. Jest to, ma na celu zniszczenie środowiska naturalnego Polski, a także zniszczenie polskiego rolnictwa, które byłoby konkurencyjne i w Europie, i w świecie.